myślę, że dzisiaj ten remis to tak czujemy trochę jak porażka, bo okej, zaczęliśmy od tego, że przegrywaliśmy 0-1, ale przez dobry moment było 3-1 i wydawało się, że dzisiaj 3 punkty zostają w Szczecinie. No tak, tak, był taki moment, gdzie przegrywaliśmy 1-0, ale od drugiej połowy powiedzieliśmy sobie w szatni, co mamy zrobić. Było, że wychodzimy na drugą połowę, strzelamy 3 bramki. Do 80 minuty mamy 3-1 i nie wiem, czy to rozluźnienie, czy już myśleliśmy, że wygramy ten mecz. Po prostu nie skoncentrowaliśmy się do końca i remisujemy ten mecz, ale dla nas, tak jak powiedziałeś, jest to tak jakby porażka. Ty miałeś właśnie w drugiej połowie wnieść ożywienie i rzeczywiście tego ożywienia mnóstwo było na twojej stronie, dodatkowo gol. Co, trzeba było dzisiaj jeszcze strzelić czwartego, piątego, może właśnie tylko po to, żeby zabezpieczyć to zwycięstwo? No tak, no dostałem parę wskazówek w szatni i wiedziałem, co mam robić, dałem trochę ożywienia. Kurczę, nie wiem, ciężko tak powiedzieć teraz, mamy 3-1 i nie wiem, czy... Oczywiście mogliśmy strzelić czwartą, piątą, ale to bardziej myślę, że konsekwencja w obronie całego zespołu, nie tylko obrońców. Przed nami ostatni mecz ligowy i tak naprawdę wiadomo, jak zwykle będziemy chcieli go wygrać, no bo te punkty chyba za dużo ich ucieka. No tak, tak, każdy mecz chcemy wygrać, ale potoczyło się tak, jak potoczyło dzisiaj czy w innych meczach i na pewno tą rundę chcemy skończyć zwycięską.